Turyngia i Małopolska łączą siły w walce z pandemią. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smułka oraz konsul generalny Niemiec podpisali protokół przekazania sprzętu dla małopolskich szpitali. Wpływ na otrzymane wsparcie miało wieloletnie partnerstwo pomiędzy regionami. To oczywiście jest to w pewnym sensie symboliczna pomoc, ale tutaj chodzi o inne kwestie. My współpracujemy już ponad 20 lat z Turyngią, z krajem związkowym Turyngii. To jest najlepsza nasza współpraca z regionem zagranicznym. Z inicjatywy premiera kraju związkowego, pana Bodora Mellowa, ta pomoc zafunkcjonowała i to jest taki okaz braterskiego trochę wsparcia w tych trudnych sytuacjach. 5000 maseczek i 700 litrów płynu do dezynfekcji to tylko część pakietu środków medycznych, który trafi do małopolskiego magazynu rezerw dla szpitali. Samorząd województwa małopolskiego jest przygotowany do walki z pandemią. W maju już został uruchomiony magazyn rezerw dla szpitali wojewódzkich. Magazyn, gdzie są zdeponowane środki ochrony osobistej, maseczki, fartuchy, środki do dezynfekcji, po to, kiedy jest zaburzona dostawa, szpitale wojewódzkie natychmiast mogą w ciągu kilku godzin odebrać ten towar, tak żeby właśnie personel był zabezpieczony w 100%. 4 respiratory będą wsparciem dla krakowskiego szpitala specjalistycznego imienia Jana Pawła II. W tym budynku momentalnie stąd pojadą na oddział intensywnej opieki medycznej. Oczywiście teraz jest trzecia fala COVID-u. Mamy pełny oddział. Mamy 2 łóżka respiratorowe jeszcze wolne. Jak podkreślają również zagraniczni partnerzy, walka z koronawirusem to wspólna sprawa. Myślę, że to była idea pana premiera Turyngii, pana Bodo Ramelo. I Małopolska i Turyngii łączy już 20 lat współpracy. My w całym Europie, na całym świecie walczymy razem z pandemią. I to nie jest pytanie kraj, to jest pytanie globalne. Łączna wartość wsparcia ze strony Turyngii wynosi 63 tysiące euro. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.